Dobra, ty idź się odlać, bo zaraz zaczynamy. No już się odlałem, ja zrobiłem wesołą kupę. Pierwsze pytanie na początek. Dobrze. Kto jest mistrzem Wysp Owczych? B36 jest mistrzem Owczych. A zdobywcą pucharu jest Wikingur. Tak? Oni zawsze zdobywają puchar, a zawsze zdobywa mistrzostwo. A Polska jak? Polska nie gra w Lidze Wysp Owczych. No dobra, sprawdź co tam grało. Atlanta Squipeda, o. Łotewska. W Skandynawii grali? Motor mu zabrali. Grali w Skandynawii czy nie? No grali, no ale Łotwa, no wiesz. A Łotwa jest w Skandynawii? Globalnie wyżej no, od nas. W sensie ten pan twierdzi, że to... Tak? Ale duńska może być. Łotwa duńska. Dani to jest mistrzem ten. Rebro? Rebro? Ja wiem, mi się wydaje, że Rebro to jest ze Szwecji w ogóle. No i tam mają jedną taką powiedzmy. Liga Kosowa. A właśnie, to właśnie o tym chciałem... Zimbabwe, Komory. O czym? O Kosowo. Liga Kosowa. Tam są jakieś takie ekipy, ale ja nie kojarzę w ogóle na nas. Czy jest Kosowo? Kosowo jest serbskie. Jest serbskie. Ej, no norwesko miałeś podsumować. A no to ja myślę, że mistrzem jest... Słowacja. Mistrzem Norwegii jest Słowacja? A Gambia nie, może no być? To. Gambia to w sumie zaraz obok Norwegii. Mistrzem Słowacja. Może być. Malmę jakieś kurwa jest chyba mistrzem. Hamkam. Tak, a byłem tam na meczu Hamkam. Ej, był jakiś film, że właśnie film główny jest? Bohater był kibicem Hamkam. I ja dlatego jest? Pojechałem na ich mecz i zapomniałem jaki to jest dobra. Film. Właśnie, jakby ktoś mi przypomniał jaki to był film. Słyszałeś? Kopernik Kiernozia wygrał pierwszy mecz. No co, chuju w dupę. Brawo dla Kopernika. Brawo dla nich. Był wczoraj finał Ligi Mistrzów. Widziałeś? Króla, tak świadomie oglądałeś? Tak. Wiem, że brzmi to absurdalnie. Argry mówiłem. No ale tak. Ty to oglądałeś wczoraj Ligę Mistrzów? Ja tego karnego obejrzałem. Tylko potem przy 10 to przyszedłem spać, no bo co sobie dupę zawracał. A co, w 60 minucie był ten karny? Nie, w drugiej. Ale wytrzymałem do 60, bo robiłem sobie kolację. Dobra, dawaj Ligę Turecką i kończymy. Ligę Turecką? To ja nie znam. A drużyna Kosowskiego przegrała Barasza wejście do Ekstra Klasy. No, tego młodego. Młody Kosecki, czyli syn Jakuba Koseckiego. Jego drużyna odpadła z Barasza, a wejście do pierwszej ligi. To on nie gra w pierwszej lidze? A skąd? Gra w drugiej. W jakieś tam dupa Altaja Sport. I się tam... Co? Nazwa tej drużyny tutaj. Jaka to jest liga? Zimbabwe. Czwarta od góry, to. Jesus. To co wygrało 2-0. Highlanders. A co, nie wiedziałeś jak to przeczytać, naprawdę? A to sam kurs, albo to... Ja nie widzę tego. Ej, okulary załóż, właśnie. Ej, ale jakie ligi jeszcze grały, kurna, w tym Ugandy liga grała. Uganda grała, właśnie mieliśmy... Ej, kto został mistrzem Ugandy? Uganda? Ja będę musiał do kolegi napisać, on w RPA mieszkał, to może mi powie. To jest zaraz obok, 5000 km. A dobra, a mogę wam, kurwa, teraz pierdolność? Możesz tam pierdolność. Pierdolność wam, tak. Był Barasz, utrzymał się w lidze szwajcarskiej, a Rał grał z Neuchâtelem. Wygrał 4-0. Bardzo dobrze. Na wyjeździe. A przegrał u siebie 5-0. Czyli Neuchâtele weszły. Zostały, no. Ty, no ja. Ja to można 4-0 i 5-0. Na wyjeździe. Liga Szwajcarska. Serio? No zobacz to. No to co, za Neuchâtel, nie? Niech, no tak. A niech, kurwa im, nie, kurwa. Nie przeklinaj. Ludzie przychodzą, kobiety atrakcyjne, piękne, z psami. Jakie atrakcyjne z psami, no kurde, co policja to, za Neuchâtel. Za Neuchâtel Xamax. Ja pierdolę. Zapierdolenie też można by.